Okej, okay, witam wszystkich. Dzisiaj niedziela. Nudzę się, nagrywam kolejny filmik. Dzisiaj będzie test takiego urządzenia, które kupiłem na AliExpressie. Jest to tester baterii. Tak to chyba nazywają Chińczycy. Dzięki któremu można zobaczyć, jakim prądem ładowany jest nasz telefon. Tu mam BlackBerry 9900. Kompletnie rozładowana bateria. Sprawdźmy, ile ona ma miliamperogodzin. 1230 miliamperogodzin, 4,6 watogodziny. Takie są informacje na baterii. Sprawdzimy, jak działa to urządzenie. Czy w miarę pokażę dokładnie, jak ile wpakowała. Pakowane zostało miliamperogodzin w tą baterię przez ładowarkę. Oczywiście to jest taki teścik pokazujący raczej, jakby to powiedzieć, teoretyczne dane. Jak w praktyce, ile tu pójdzie w tą baterię miliamperogodzin, tego wam nie powiem, bo nie mam żadnego profesjonalnego urządzenia. Także ja wkładam baterię do telefonu i go podłączę pod ładowarkę. Pod ładowarkę i zresetuję całkowicie licznik w tym urządzeniu. Jak widać, dioda się świeci na czerwono. Na razie nie idzie żadne ładowanie, telefon się dopiero jakby włącza. I zobaczymy, jakim prądem będzie ładowany BlackBerry 9900. Ale podejrzewam, że nie większy niż 1 A. Jeszcze wam pokażę tryby, jakie tu są w tym urządzeniu. Ok, dioda się włączyła, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, 0,04 A. Tak jakby był martwy. No, 0,13. Wyskoczyła już ikonka przy baterii, że ładuje. 0,14 A. Coś bardzo mało. Być może to jest początkowa faza, bo wydaje mi się, że jakoś te kontrolery są tak zrobione, że one na początku podają. Jest chyba mocno rozładowana bateria, bardzo malutki prąd. No 0,14. Ile już poszło? 0,002 mAh bateria. A bateria ma ile? 1380 tam pisał chyba, o ile pamiętam dobrze. Ja sobie teraz, dobra, przyłączę sobie tryby, zobaczycie, jakie w ogóle są w tym urządzeniu. Tutaj mamy VD plus, D minus i V plus. 4,95 V idzie ładowanie. Mamy tutaj jeszcze informację, że jest 32 ohmy rezystancja, jakby, nie wiem, układu ładowania baterii, coś w tym stylu. Następna informacja to jest 0,750 W. 0,14 A, 24 stopnie ma niby bateria. Kolejny tryb to jest tutaj. Tutaj ustawia się, czy ma wyświetlać się, wyłączać po iluś tam sekundach, czy ma być cały czas włączony. No, przeskoczyłem od razu. No i tutaj jest USB tester.
O, idzie już 1,4 ampera. Ile? Idzie 5 watów? Jakoś tak, chyba 5 wat pobiera. Jaki czas? Ile watogodzin? O, to jest ciekawe, bo to powinno pokazać też watogodziny. Tak jak tam na baterii też pisało. To sprawdzimy to wszystko. Tu jest ten tryb drugi. Pokazuje 5 W, 26 stopni, 22 mAh już wpakowane, 117 watogodzin, 0,122 watogodziny. No i okej, ja zrobię tak. Wyłączę nagrywanie. Włączę nagrywanie, jak już telefon się włączy, bo on się włączy za pewien czas, jak dojdzie do pewnego poziomu naładowania baterii. Jak będzie 100%, powinno się to już tutaj wszystko zatrzymać i wtedy zobaczymy, porównamy z danymi na baterii. Telefon już się będzie teraz chyba uruchamiał. Przy ilu? Zaraz sprawdzimy, przy ilu on się będzie włączał. Przy 178, no 180. Watogodziny. Już znikła bateria i się teraz rozpoczyna taki proces ładowania. Chyba normalny. 1,10 ampera idzie. Ok, kończę filmik. Bo potem będę to i tak edytował na laptopie. Ok, minęło już półtorej godzinki. Myślę, że już telefon jest naładowany w 100%. Tu już mamy ładowanie go prądem 0,12 ampera, czyli praktycznie w ogóle. Godzina 38, czyli gdzieś tak półtorej godziny trzeba, żeby naładować telefon w 100%. I teraz przejrzyjmy wszystkie te dane, które zarejestrował ten USB tester. Pierwszą rzeczą tutaj to jest nie jest, raczej nie będzie nam to potrzebne, bo nam najbardziej potrzebne są te dane. Więc wpakował baterię 1100 mAh. 1104 mAh, gdzie bateria ma pokazane 1230. I zobaczymy na następnym jeszcze wyświetlaczu. Ja tutaj sobie zerkam, 4,6 watogodziny tam jest pokazane na baterii, ile wpakowane zostało. Tu mamy tam podane. Gdzie to jest? Na tym 5,6 watogodziny. Tutaj mamy na tym mierniku, a na baterii jest ile? 4,6. Chwilę muszę zerknąć tutaj sobie na screena w laptopie. Ok, dobrze. Na baterii jest 4,6 Wh i 1230 mAh pojemność, a miernik nam pokazuje 5,6 Wh. 5,6 Wh i że wpakował w to 1100 mAh, czyli wygląda jakby bateria już była trochę zużyta według tego miernika. Testera.